Kolejny sparing Mieszka wygrany. Tym razem na swoim obiekcie gliźnianie podejmowali zamek Gołańcz. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Mieszka 4-3. Na pewno cieszy zwycięstwo, ale też martwią stracone bramki, bo w bardzo prosty sposób żeśmy się dali zaskoczyć drużynie zamku Gołańcz. No i nad tym na pewno ubolewam i na pewno jakaś tam reprymenda musi być odnośnie tej gry zespołowej w defensywie, bo no tak to nie może wyglądać. Fajnie, że strafiliśmy czterokrotnie, ale na pewno dla mnie jestem bardzo niezadowolony z tego faktu, że te trzy bramki straciliśmy. Zaangażowania nie mogę tutaj odmówić, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no celem było zwycięstwo, osiągnęliśmy to, ale na pewno no nie można być zadowolonym, kiedy się traci te trzy bramki. Były to drugi tydzień przygotowań. Graliśmy w deszczu gdzieś, ale to mówię, to nie tłumaczy. Byliśmy bardzo niedokładni dzisiaj i na pewno to trzeba, ten element gry będziemy musieli poprawić, bo tak nie można żeby tyle mieć strat jako cała drużyna i to w pierwszej i drugiej połowie. Ale mówię, najważniejsze jest to zwycięstwo, bo po to się gra, żeby zwyciężać. Bramki dla Mieszka zdobyli Krzysztof Wolkiewicz 2, Tomasz Bzdęga i Kacper Zimmer po jednej. Teraz przed biało-niebieskimi kolejny tydzień treningów i ostatni planowany sparing przed rozpoczęciem sezonu. Trenujemy również 4 razy w tygodniu plus mecz kontrolny już ostatni przed startem ligi u siebie z Kazimierzem Biskupim, też godzina 11 na Strumykowej. Pierwszy mecz w sezonie gliźnianie rozegrają z Obrą Kościan.